Yo, jak się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego odcinka live z gry Call of Duty Advanced Warfare. W moich rączkach dzisiaj RX 160 z Royality Camo, Sexy Royality Camo oraz tutaj mam attachmenty takie jak, właśnie się skupiłem, mówię, gdzie oni są, oni wszyscy środkiem pobiegli, cwaniaki. Dobra, nieważne. Więc jak oni środkiem, to ja też walę środkiem. Z Red Dotem, ponieważ no, jakoś źle mi się strzelało, powiem szczerze, źle mi się strzelało bez Red Dota. Chociaż wcześniej grałem bez, ale teraz jakoś, nie no, nie szło mi ze zwykłym mechanicznym celownikiem, chociaż zawsze odradzam używanie Red Dota, jednak w tym RX-ie nie widzę potrzeby używania. Bum. Red Dota, więc sobie go ściągnąłem. Gdzieś tu widziałem ruchy na mapie i mam oczywiście stok, tak? Stok to jest podstawa. Będziemy sprawdzać, czy ten ARX jest naprawdę dobry. Bez Red Dota mi się grało z nim średnio, bym powiedział raczej słabo. Ale tutaj już... O, tutaj tak, tutaj mi przeszedłeś. Ale tutaj już widzę, troszkę jest lepiej. Dobra. O, mamy paczkę, więc ja uciekam na swój resp. Oczywiście. Rzucić sobie paczuszkę. Skoro striki, jakie są, jak sami widzicie, gay striki, takie luźne, małe. Co mnie denerwuje w Arixie, że ten jest glitch z przeładowywaniem. Co to jest? Aha. To jest chyba ten strik mapy. Nie wiem, czy go chcę. A dobra, puśćmy go. Zobaczymy, jak on działa. Mam nadzieję, że mnie nie wywali. Bo to mnie też chyba może zabić. No zobaczymy, poczekajmy, poczekajmy. To lata, lata na razie, chyba nikogo mnie jeszcze nie zabiło. Nie wiem, co to w ogóle będzie robiło tak naprawdę, ale okej. O, jakieś fragi poleciały. Jestem pewien. Dobra, zmiana respu. To mi się podoba. O! Gościu na szczęście stał sobie, tylko nie grał. Zwątpił na chwilę. To mi pomogło go zabić. Mamy wulkan. Wulkan tak jak ostatnio. Wulkan mi się spodobał. Więc lećmy z tym wulkanem. O, pięknie. Tutaj widzę jednego. Tu widzę jeszcze dwóch, ale chyba ich nie zdążę. Żeby ten wulkan był szybszy, to by naprawdę był świetnym scorestrikiem. Tego gościa AFK zabijemy. AFK zawsze na propsie. I teraz, żeby tylko mnie nie doszli. O, przebieg jeden koło mnie. No, będą dwa fragi? Nie, uciekam. Ucieka, nie będzie dwóch fragów. Szkoda, ale mamy Warbirda. Pięknie. Czekajcie, muszę przeładować broń. Możemy lecieć dalej w poszukiwaniu wrogów. Na razie idzie całkiem spoko. Mapka Core to nie jest ta moja ulubiona. Oczywiście najbardziej lubię grać na mapie Sideshow. UAV nam na pewno pomoże. Plecy. To gdzie? A, on sobie tutaj stoi, AFK. No tak przypadło mi, że stoi gościu niegrający. Mam znowu paczkę. I lecę ją rzucić sobie od razu, oczywiście. Zobaczymy, co tym razem nam wypadnie ciekawego. Aha, to jest właśnie wkurzające. Rzucam sobie paczkę i ta paczka nie spada. Nie wiedzieć czemu. Nie wiedzieć kompletnie, czemu ta paczka nie spada. Znowu mam ten streak. Oj, do dupy. Do dupy. Za szybko spawn się trochę zmienił. Ale blaszkę 20 mieliśmy, więc jest całkiem spoko. ARX zrobił trochę roboty. No, biedny jesteś, bo nie grasz. No co ja ci poradzę? Kurczę, w tego nie trafiłem. Daję radę, daję radę. Z Red Dotem daję radę ten ARX. Dlaczego się możecie zastanawiać, dlaczego gram tylko na mapach z DLC? Ponieważ Team Deathmatch na tych mapach sprawia mi przyjemność. Na tych mapach zwykłych, nie wiem, nie gra mi się dobrze po prostu w TDM-a. No biedaku, ciebie zabiłem już tyle razy. O, ciebie to w ogóle nie zauważyłem nawet.
Mamy jeszcze raz paczkę. Czyli paczka gaming jest. I ta paczka oczywiście nie spadła, spadła. Za... No, zakręciło mnie to właśnie, że ta paczka nie spadła. Pokazała mi się jeszcze raz, że jest do zużycia. Nie rozumiem tego. Czemu jest taki glitch z tymi paczkami, to... Mnie to denerwuje już tyle czasu. Rzucam sobie paczkę i ona powinna już leżeć na ziemi. Jednakże jej nie ma. A później... No, pociągnął mi celownik za tym gościem. Nie mogłem go trafić. Boże. Nie ma tu nikogo. Dobra, 150 punktów sobie jeszcze wezmę. Najpierw 150 punktów, żeby awansować. A ten typek gdzie jest? Tu jest, dobra. A ten typek jest tutaj. 75 do 30 było całkiem spoko. Medal 20 zdobyliśmy, więc też jest. Okej, okay. Broń ARX zdała. Zdała co zdała? No zdała egzamin, tak? 34 do 4, więc nie jest źle. Jeżeli wam się podobało, to łapka oczywiście w górę. Będę bardzo wdzięczny. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, cześć.